Jesteśmy na Haradziuku, dzielnicy, gdzie jest mnóstwo budek z krepami, czyli takimi naleśnikami, w których możecie znaleźć tak naprawdę wszystko. Jak widzicie, za mną jest wystawka, która oczywiście jest sztuczna, ale to są dokładnie te rzeczy, które znajdziecie w swoim naleśniku. I możecie tam mieć rzeczy od owoców z jakąś zwykłą bitą śmietaną, po, nie wiem, jakiś krem, ciasto, słone rzeczy. Możecie na przykład mieć naleśnika, który jest a la pizza. I gdyby ogólnie wszystko, czym pomarzycie, to jest tutaj. I możecie gdyby sobie wybrać też pojedyncze składniki, ogólnie szaleństwo. Więc stwierdziłam, że muszę tego spróbować, bo to jest bardzo popularna rzecz. I ja wybrałam sobie naleśnika, w którym są borówki amerykańskie, bita śmietana, sos z borówkami i jeszcze w dodatku ciasto czekoladowe. Więc tutaj można mieć na przykład sernik w naleśniku. I teraz spróbuję, żeby zjeść wszystko naraz. Ale może mi się to nie udać. W ogóle ten naleśnik jest mega cienki, mega delikatny i mój jest akurat na zimno, w sensie, że to już nie jest ciepłe. Nie wiem, jak ja to zjem, ale spróbuję. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda w ogóle. W środku boróweczki, wszystko, cacy, dobra. Pachnie pięknie. Ale czad. To jest pyszne. Autentycznie. Jest po prostu... Tutaj jest ciasto czekoladowe z kremem czekoladowym, z bitą śmietaną, z sosem borówkowym, z borówkami i to jest wszystko zawinięte w taki miękki, pyszny naleśnik i wbijacie się w to wszystko i po prostu rozpuszcza się wam to w ustach. Jest mega, mega dobre. Takie coś kosztuje około 500 jenów, czyli na polskie to jest około 17 zł. Ale warto. Nawet nie wiem, jak się za to zabrać, ale w ogóle mam łyżeczkę. Tu są jeszcze kawałki czekolady. I powiem wam, że ta bita śmietana jest mega gęsta i taka, Jezu, taka pysznie kremowa. No po prostu, jak będziecie tutaj kiedyś i będziecie widzieć krepy, to po prostu żryjcie ile wlezie, nie, w ogóle się nie zastanawiajcie. Coś pięknego. Coś pięknego i to wszystko jest w naleśniku. To było pyszne. Na pewno jeszcze będę próbować innych rzeczy w Tokio, więc bądźcie na bieżąco, śledźcie, co się dzieje, bo spróbuję tutaj ogólnie nagrywać wszystkie śmieszne rzeczy, które znajdę. Krepy jak najbardziej na plus. Polecam, Agnieszka Grzelak. Widzimy się w kolejnym filmie, jeśli będzie ciepło. Pa, pa! Jem jak świnia.